znasz te fakty o bitwie pod Grunwaldem? Przed walką król Władysław Jagiełło wysłuchał aż dwóch mszy. W bitwie pod Grunwaldem wziął udział ojciec Jana Długosza. Do dzisiaj nie wiadomo, kto tak naprawdę zabił wielkiego mistrza krzyżackiego Ulricha von Immingena. Powstało wiele teorii na ten temat. Pod Grunwaldem walczył Jan Žižka, czeski bohater narodowy. Dwa nagie miecze znane z bitwy zaginęły w 1853 roku. W bitwie wzięło udział 250 braci zakonnych, z których 203 zginęło. Od niedawna czynne jest nowe Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, gdzie możesz poznać historię bitwy. Polub i zaobserwuj po więcej.